Dzień dobry, cześć w Szumilesie, kolejnego słonecznego dnia. Dzisiaj sadzimy deren jadalny. Nie mogę nic zrobić, żeby się dobrze przygotować do tego filmu, bo stoi ze mną już pomocnica i po prostu tak mnie popędza, że masakra. Powinienem się przebrać, żeby trochę ładniej na ekranie chociaż wyglądać, a nie jak menel. No ale już idziemy po rośliny, bo ona już nie daje rady, nie wytrzyma dłużej. Które roślinki sadzimy, co? Którą chcesz posadzić? Tę małą bierzesz? Dobrze, tylko uważaj, żebyś nie upuściła, nie złamała. Tata weźmie tę większą, dobrze? Dobrze. Motylek. Na kwiatku usiadł? Zostaw, zostaw, niech sobie siedzi. Idziemy sadzić roślinki, żeby było więcej kwiatków w ogrodzie. Żeby były owoce, no tak. To już jest moja taczka i taczka kierowniczki. Wiem, masz już swoje rzeczy, tak? A tata nic nie przyniósł. No tak, tata musi się wziąć za robotę, a nie się obija. Musi iść po szpadel, po widły. Zaraz przyjdę, kochanie. Z masakra, nie mogę nawet się zastanowić po prostu, gdzie mam to posadzić, bo już mnie popędza od samego rana, ale tak jak powiedziałem, sadzimy deren jadalny, czyli krzew, można powiedzieć, bo to rzadko kiedy wysokie drzewo, znaczy niskie drzewo, zależy jak tam kto prowadzi sobie. Deren jadalny, zwany czasem jakimś dereniem właściwym, czyli wydający owoce, nie tylko dekoracyjne, ale również dający nam owoce do spożycia bezpośredniego, na nalewki, na kompoty, na jakieś tam dżemy, inne rzeczy. Mniej znana roślina na pewno niż śliwka, czy jakieś tam, nie wiem, porzeczki, ale myślę, że warto też posadzić. Najpierw wam może pokażę, jak to sadzimy, bo nie da mi żyć, a dopiero później powiem parę słów na temat tego derenia. Ponieważ sadzonki nie są duże, to ja nie kopię też jakiegoś olbrzymiego dołu, ani na głębokość, ani na szerokość. To jest zdecydowanie wystarczające, jest 3-4 razy większe niż doniczka. Nasypiemy tutaj zaraz takiego na wpół przerobionego kompostu i oczywiście zmieszamy z tą ziemią. Jak ktoś nas ogląda, to wie, że to stale tak, praktycznie wszystkie tak robimy już w tej chwili, jak już mamy kompost. Ale mnie gania ten mały człowiek, kurna, zasapie starego, grubego. Widły trzeba kupić, co? Bo masz tylko grabie, no. Wywozimy to na kompost. No nie ma sensu tego tam zostawiać. Zobaczcie, korzenie, kruszyny tutaj. Musiałem wyciąć cały taki ten. Tu wam pokażę strasznie gliniasta ziemia, normalnie bryła skała. No nie jest to za dobre podłoże, bo się w ogóle nawet nie da tego dobrze rozbić. Ja postaram się chociaż trochę to rozwalić. To jest, moi drodzy, większa część roboty. Teraz standardowo, jak to u nas ostatnio, wszystkie drzewka tak sadzone, bo akurat mam taki materiał, przyniesiemy tekturę i wodę w konewce i zrębkę drzewną, żeby to po prostu wyściółkować, przysypać, żeby wody nie traciło, żeby tak szybko chwasty nie rosły. Thank you.
Dobra, i robota wykonana, tak? Tak. Podobało się? Tak. A jak się krzaczek nazywa? Nie pamiętasz? Dereń. Dereń. Dereń, tak. Będziemy mieli owocki z niego? Dobra, to teraz zasłużona przerwa, piąteczka, a tata jeszcze poopowiada trochę. Idź się napij, coś zjedz. Pa, pa. No hej, moi drodzy, jak widzieliście, z pomocnicą jest szybciutko robić. Poza tym to jest proste, mamy małe krzewy. I teraz parę słów wreszcie o tym dereniu. Wysłałem Lili na przerwę, bo zamęczy mnie kobita po prostu. Zobaczcie, sadzonki mamy bardzo małe. To jest jeden z tych dereni. On ma, ja wiem, może ze 40 cm wysokości. A tam mam drugi, który jest prawie niewidoczny aż stąd. To jest około 20 dosłownie centymetrów. Aczkolwiek to jest z tej samej firmy i opisywane jest, że jedna i druga sadzonka jest dwuletnia. Także no, dziwnie to trochę wygląda. Ta jest naprawdę mega mała. I teraz zachęcam, jeżeli ktoś może i go stać, bo to jest właśnie też argument, to sobie sadzić większe oczywiście okazy. Ja takie malutkie krzewy czy drzewa, małe sadzonki kupuję z kilku powodów. Pierwszy, najważniejszy, to jest taki, że mnie po prostu nie stać na drogie sadzonki, ponieważ ja mam tutaj posadzone już w tej chwili kilkaset łącznie drzew i krzewów. To jest kilkaset. Załóżmy, że niech będzie, że to jest 100. I jak ja za każdą mam stówę zapłacić, to naprawdę już niezła kasa jest, tak? Dlatego staram się płacić tam 10 zł, 20, 30, 40, to już jest dużo dla mnie. I też nie ma niestety takich odmian, jak ja bym chciał, w sklepach gdzieś dookoła. Wszystko prawie zamawiam przez sklepy internetowe. Proszę mnie nie pytać, z jakich sklepów, ponieważ tu zamawiam z różnych, takie, gdzie akurat są. Nie mam jednego takiego sklepu czy dwóch, gdzie jak zaglądam, to zawsze jest to, co bym chciał. Absolutnie. Mam wielki problem zawsze, żeby też coś zamówić, żeby też na tej przesyłce zaoszczędzić, że zamawiam na przykład jeden i drugi dereń w jednej szkółce, żeby nie płacić dwa razy po 20 zł za kuriera czy coś takiego, tylko w jednym. Także jest trochę problem z tym. Jest pozytywna cecha tego taka, że to są małe krzewy. No one się adaptują tutaj do środowiska naszego i będą odporniejsze, podejrzewam, niż gdyby posadzić tu od razu duże krzewy. Po prostu bardziej się przystosują do tych naszych tutaj warunków. No i też nie oszukuję się teraz, żeby się ktoś nie obraził na mnie, ale jeszcze jestem młody w miarę. Moje dzieci są jeszcze malutkie, więc jak na niektóre rzeczy będziemy musieli trochę poczekać, właśnie ze względu na przykład na brak kasy, to jeszcze nam korona jakby z głowy nie spadnie. I ja kupiłem niestety dwie ukraińskie odmiany. Mówię niestety, ponieważ ja nie jestem jakimś tam, wiecie, patriotą, zboczeńcem, żebym majtki w biało-czerwone barwy nosił, ale lubię, jak coś jest tam polskiego, coś tego, można przykombinować jakąś polską odmianę czy coś, to fajnie, to lubię wspierać. Ale kochani, mamy ten ogród z jednej strony duży, z drugiej strony mały. To znaczy, o co mi chodzi i co za głupoty gadam. Duży jak dla wielu ludzi, bo to jest 3000 metrów, tak? Ale dla nas on nie jest duży, to jest mały ogród. Pomyślicie, dlaczego kupiłem w ogóle dwie odmiany? Z kilku powodów. Po pierwsze, wyglądają inaczej, mają inny kolor owoców, bo jedna jest żółta odmiana, a druga jest czerwona. I teraz, żeby się też lepiej zapylały, to często warto dwie właśnie kupić. Dlaczego właśnie te ukraińskie? Moi drodzy, tak jak powiedziałem, lubię polskie różne rzeczy tam wspierać, jak się da, ale nie zawsze. Dlaczego? Mamy tych odmian derenia mnóstwo. Polskich jest trochę, ukraińskich jest, białoruskich, austriackich i innych jeszcze państw. Jest naprawdę dużo, naprawdę dużo. Są malutkie owoce, są większe owoce, są żółte, są czerwone, są bardziej wybarwione, mniej, na ciemne, na jasne. Są takie w gruszkę kształt, są okrągłe, jest tego bardzo dużo. I ja stwierdziłem, że ja nie mam miejsca na to wszystko, żeby to wszystko przetestować. I to nie jest ogród, w którym będziemy mieli tylko derenia, mamy mnóstwo innych rzeczy. Więc stwierdziłem, że nie będę tym patriotą tym razem, ponieważ wybieram dla siebie. Po prostu dla siebie wybieram i wybieram odmiany deserowe. Takie, które są uznawane za jak najsmaczniejsze takie do jedzenia, ponieważ one też się na konfitury nadadzą.
czy na jakieś tam nalewki, czy inne rzeczy z derenia możliwe do zrobienia, ale w razie czego można sobie to po prostu zjeść. I teraz też te odmiana żółta na przykład, to w ogóle jest, nie wiem czy jest jakaś polska, nie chcę nic mówić, ale miałem do wyboru niżnej, jantarnej i chyba flawa, nie pamiętam teraz. W każdym razie bardzo ciężko kupić, jedna, dwie aukcje w internecie, trzy, także tu nie miałem zbytnio wyboru i kupiłem jantarnej. To jest właśnie ta odmiana tutaj i ona jest, to jest większy krzaczek. One już w tej chwili przekwitły, jeśli w ogóle kwitły w tym roku już, ponieważ one fajnie właśnie kwitną. To jest też jeden z argumentów, dlaczego ten deren jest fajny. One kwitną, jak nie mają jeszcze w ogóle liści. I w marcu powiedzmy, żółte, fajne kwiaty mamy, czyste łodygi i żółte fajne kwiaty, także naprawdę polecam. I tutaj mamy właśnie deren jadalny jantarny, tak się on nazywa, a tam dalej też wybrałem ukraińską odmianę, ponieważ z tymi polskimi jest tak, te polskie praktycznie wszystkie są o połowę mniejsze, te owoce. No na tym mi też zależało, żeby to były duże owoce, żeby były smaczne, a ponieważ ja mogę tu zasadzić tylko jedną odmianę czerwoną, bo na razie nie mam na więcej miejsca, to wybrałem taką, jaką mi się wydaje, że będzie najlepsza, ale czy dobrą decyzję podjąłem, to nie mam bladego pojęcia. Jeszcze jest różnica tego, że jeden owoc jest na przykład, nie wiem, ma 3 gramy, drugi ma 3 gramy, ale jeden ma dużo więcej, większą pestkę niż drugi. Też warto na to zwrócić uwagę. Naprawdę przeczytałem mnóstwo tych artykułów. Teraz się pojawiają różne odmiany, które są olbrzymie, niby piękne, wielkie, tak na rękach ludzie pokazują, jakie to wielkie jest, ale potem się okazuje, że to jest odmiana na przykład białoruska i nie wiadomo, czy się u nas dobrze przyjmie, bo powinniśmy mieć im dalej na północ, tym takie odmiany wcześniej owocujące, wcześniej dojrzewające, dlatego że one dosyć długo dojrzewają, to jest tam pod koniec sierpnia te wczesne odmiany, czy w sierpniu nawet, ale jest też wrzesień, październik, no po prostu istnieje niebezpieczeństwo, że one na przykład się przemrożą, te owoce nie dojrzeją, zimno się zrobi, dlatego warto wybierać te odmiany dosyć tak wcześnie owocujące i ten jantarny w miarę wcześnie właśnie owocuje i jest żółty, to chciałem mieć po prostu żółte jako owoce, a drugi mamy korałowy marka, nie znam marka, ale tutaj wam pokażę takie jeszcze korałowy marka. W każdym razie jest to odmiana opisywana jako odmiana, która obie odmiany nie rosną jakieś olbrzymie, do tego są opisywane jako jedne z najsmaczniejszych i to warto zwrócić na to uwagę, że jakieś rośliny są opisywane jako jedne z najsmaczniejszych do wykorzystywania deserowego, ponieważ ja miałem w szkółce tutaj, teraz już nie pamiętam, Wydubicki, Wydubinicki, nie pamiętam tej nazwy, cholera mi wyleciało z głowy. Taka popularna właśnie, też ukraińska odmiana. I słuchajcie, tam jest opisane, że bardzo plenna, że dużo owoców, że dosyć spore te owoce, ale na przykład jest napisane, że do przetworów, do wykorzystywania do przetworów. I jak ja widzę coś takiego, to już się spodziewam, że to jest trochę kwaśne, trochę ta, albo cierpkie, i nie będzie takie smaczne jak te, które są polecane na odmiany deserowe. Dlatego jeżeli ktoś ma więcej miejsca i też więcej odwagi, że rzeczywiście trafi akurat dobrą odmianę, to można sobie kupić odmiany. U nas polskie są Szafer, Słowianin, Beletrzycki, czy jak to tam się tam nazywa. No różne, jest naprawdę dużo opisów. Warto może sobie pojechać we wrześniu chyba, czy w październiku, jak są takie różne degustacje w różnych arboretum, czy gdzieś arboretach się powinno mówić, nie wiem. Po prostu można jechać i zobaczyć te owoce i skosztować ich, tak? Ja nie chciałem ryzykować i po prostu kupiłem takie odmiany, które były wszędzie opisywane jako bardzo smaczne, deserowe odmiany, dobre do naszego klimatu. Ale są też tysiące to nie, ale dziesiątki innych odmian, więc nie sugerujcie się, że ja mam jantarny i korałowy. Marka, bo może wam zupełnie inne będą smakować. Kolorystycznie fajnie. Jeszcze to nie są krzewy kolczaste, także to też fajna rzecz. Tu mamy bezczarny, więc już pomijam kolor kwiatów, ale powiedzmy, tu jest biały kolor kwiatów, a czarne owoce, takie ciemne bardzo, no granatowe, takie fioletowe. Tu będziemy mieli żółte kwiaty i żółte
owoce. Tu mamy znowu taki sam akurat bezczarny. Tu mamy jarząb, który owoce będzie miał żółte, więc nie chciałem sadzić tutaj żółtego derenia, bo następny jarząb będzie miał pomarańczowe. Także będziemy mieli tak, pomarańczowy kolor, tu będziemy mieli czerwony, tu będziemy mieli żółty, tu będziemy mieli ciemnoczarny, tutaj będziemy mieli żółte znowu, tutaj ciemnoczarny. A co do wymagań dereń, jak mówię, wszystko tak samo jest opisywane, to czasem nie ma sensu w ogóle o tym mówić. Dereń lubi stanowiska słoneczne, bo wtedy ma więcej owoców i słodsze, i prawie z każdą rośliną tak jest. A może rosnąć też w półcieniu, ale wtedy ma tych owoców trochę mniej, trochę mniejsze, trochę mniej smaczne. Ciągle koło myja ta sama, co nowy krzew czy drzewo chcę sadzić, to ciągle czytam to samo w książkach, w internecie. Także nie ma co się tym tak... Jeho! Poszły go nie po betonie, panie. Polecam. Pokażę wam jeszcze raz, jak wygląda. Nawet ciekawe ma te liście, zobaczcie takie. Mam nadzieję, że kamera ostrość ustawiła, bo nie widzę. Ja lubię takie szczegóły w roślinach, że każda ma innego typu liście. Łodyga trochę inaczej rośnie. Jedna jest drzewkiem, druga jest krzewem bardziej. Jedna jest rozłożyste, drugie jest wyższe coś. Im więcej różnorodności, tym lepiej. Do zobaczyska. I papa, zachęcajcie dzieci, żeby z wami pracowały. Ona tu tak biega, tak pracuje, że ja nie mam czasami siły aż za nią ganiać. Naprawdę ją to bardzo cieszy. Ją tam pokazałem. Lili tam gdzieś poszła. Dobra, idę szukać, bo w końcu się zgubi gdzieś.